Około 7 tysięcy osób z 55 krajów świata, w tym 1000 Polaków, uczestniczyło w 18 Marszu Żywych. Hołdzie i upamiętnieniu ofiar Holokaustu. Marsz tradycyjnie wyruszył spod bramy Arbeit Machfrei w byłym obozie Auschwitz I. Naszym głównym celem, do którego dążymy, jest po pierwsze zachowanie pamięci o Holokauście, aby uniknąć następnego Holokaustu. Chcielibyśmy mieć pewność, że cały świat, a zwłaszcza młodzi ludzie, będą wiedzieli, co się wydarzyło, aby ich życie, zachowanie i wzajemne stosunki opierały się na tolerancji, pokoju i wartościach humanistycznych. Estera, młoda mieszkanka Ustronia, wzięła udział w marszu po raz pierwszy. Wiem, jakie to jest ciężkie przeżycie zobaczyć to miejsce, natomiast jestem przekonana, że jest bardzo ważne, żeby tutaj jednak przyjeżdżać i żeby nie tylko Żydzi właśnie przyjeżdżali, ale nawet przede wszystkim i Polacy, i Europejczycy, żeby mogli zobaczyć to miejsce i wiedzieć, że to naprawdę się stało, żeby to dotarło do głębi serca i żeby każdy osobiście miał przekonanie, że to się nie może powtórzyć. Uczestnicy Marszu Żywych przeszli 3-kilometrową drogą do byłego obozu Auschwitz II-Birkenau. Byli wśród nich wicepremier Izraela Silvan Shalom, były główny rabin Izraela oraz przewodniczący Rady Instytutu Pamięci Yad Vashem Meir Lau oraz polski wiceminister spraw zagranicznych Jan Borkowski. Połowa z liczby zamordowanych Żydów to byli obywatele Rzeczypospolitej. Niemal cała polska żydowska społeczność została zgładzona. To miejsce jest dla nas miejscem pamięci po części naszej kultury narodowej, jej żydowskiej części. To miejsce jest miejscem wspólnej utraty Żydów i Polaków. Marsze odbywają się od 1988 roku tradycyjnie w Dniu Pamięci o Ofiarach Zagłady. Największy odbył się w 2005 roku. Uczestniczyło w nim 20 tysięcy osób. W sumie w Marszach Żywych wzięło udział ponad 120 tysięcy uczestników.